Cześć, siema, z tej strony Patryk1995, a to jest kolejny odcineczek z serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Assassin's Creed. Kładziemy się spać. No. Znów te dziwne znaki. Następnego dnia rano. Oj. Brakowało mi pana rano, doktorze. Proszę wejść do Animusa. Fochnięty. A niech się focha, skory syn. A, jest myszka, jest moc. Gdy będziesz gotowy, wybierz wspomnienie, które chciałbyś zobaczyć. Przedostatnie wspomnienie. Przygotowanie jest podstawą sukcesu. Oczyść obszar z łuczników i straży, zanim zajmiesz się tym. Wejdź, Altairze. Ufam, że jesteś wypoczęty. Gotów na czekające cię próby? Tak, ale chciałbym z tobą porozmawiać. Mam kilka pytań. A więc pytaj. Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak mogę. Król kupców z Damaszku wymordował możnych, którzy rządzili miastem. Maczadin w Jerozolimie używał strachu, by zmusić lud do posłuszeństwa. Przypuszczam, że Wilhelm zamierzał zamordować Ryszarda i utrzymać Akkę z pomocą jego oddziałów. Ci ludzie mieli pomagać swoim przywódcom. Zamiast tego zdecydowali się ich zdradzić. Nie rozumiem tylko, dlaczego? Czy odpowiedź nie jest oczywista? Templariusze pragną władzy. Każdy z tych ludzi, jak zauważyłeś, chciał zapanować nad miastem w imieniu Templariuszy. Tak by to właśnie zakon rycerzy świątyni rządził Ziemią Świętą, a później także poza nią. Ale nie uda im się ta misja. Dlaczego? Ich plany są zależne od skarbu Templariuszy, fragmentu Edenu. Ale to my go mamy. A bez niego nie mają szans na osiągnięcie swego celu. Czym jest ten skarb? To pokusa. To tylko kawałek srebra. Spójrz na niego. Co mam zobaczyć? Ten kawałek srebra wypędził Adama i Ewę. Przemienił kostury w węże. Sprawił, że Morze Czerwone rozstąpiło się i zamknęło. Erys użyła go, by rozpętać wojnę trojańską, a pewien ubogi cieśla, by zamienić wodę w wino. Jak na całą tę moc, którą mu przypisujesz, wygląda dość zwyczajnie. Jak on działa? Ten, kto go dzierży, włada sercami i umysłami tych, którzy na niego patrzą. Tych, którzy go skosztują. A więc ludzie Garniera? Eksperyment. Zioła, które miały udawać jego działanie, aby byli gotowi na czas, gdy będzie trzeba go użyć. Talal dostarczał ludzi. Tamir ich wyposażał. Przygotowywali się do czegoś. Ale do czego? Do wojny. A inni? Ci, którzy władali miastami. Chcieli zebrać swój lud, uczynić ich takimi, jacy byli ludzie Garniera. Doskonali obywatele. Doskonali żołnierze. Doskonały świat. Nie możemy dopuścić, by Robert de Sable to odzyskał. Póki on i jego bracia żyją, będą próbować. Więc trzeba ich zniszczyć. Na tym polegało twoje zadanie. Zostało jeszcze dwóch templariuszy, którymi musisz się zająć. Jeden w Akce imieniem Sibrand, drugi w Damaszku. Zwą go Jubeir. Złóż wizytę przywódcom biur. Powiedzą ci nieco więcej na ten temat. Jak sobie życzysz? Sorry. Nie ociągaj się. Robert de Sable na pewno jest zaniepokojony naszymi sukcesami. Jego poplecznicy zrobią wszystko, by cię zdemaskować. Wiedzą, że nadchodzisz, człowiek w białym kapturze. Będą cię szukać. Nie znajdą mnie. Jestem tylko ostrzem w tłumie. Proszę, oto prezent dla ciebie. W podziękowaniu za dobrą pracę. Co dostałem? Co dostaliśmy? Co? Mieczyk! Sworda. 7 stopnia. Szamanie obrony. Nie chcę ćwiczyć. My nie ćwiczymy, jesteśmy pro. Co go skłoniło do takiego biegu? O kurde, jak chodzisz, człowieku? Przed czym tak uciekasz? Ja nie uciekam, ja sobie biegam dla zdrowia. Niech się tam ciulają. A. Co mogło go skłonić do biegania? Dobra, idzie do Damaszku. Do biura. No kurde. Jeśli spowodujesz jakieś zajście, najlepiej będzie, jeśli się oddalisz, aby nie denerwować bardziej mieszkańców. Witam.
Pierdzielisz. Ej no. Dobra, idę biurę. Wejdziemy sobie, a co? Oto bohater Damaszku. Wejdź, zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie, oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Mualim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Dżubairowi. A, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka? Ostatnio nie próżnował. Organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówią? O ogniu i światłości, oczyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadaninę szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze więc. Przejdę się wśród ludzi. Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Na południe stąd znajdziesz akademię i strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał! Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. Masz tu jakiś problem, szefie? Do jakiejś chwila. To byśmy na południe, no to tutaj. Okej, no to spoko. Aj, odebierz mi. Powiem tak głupie. Zaczął on odwagę, by stanąć w obronie. Ja tu straszę ludzi tylko. Goni mnie. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Ja król niewierny. O, sorry, kurde, coś mnie dusi ostatnio. Już cię tu nie ma. Ziemi. Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go. Bądźcie czujni, przyjaciele. Szejtan kryje się wszędzie. I nie patrzy na mnie. I czekają, zawsze gotów nas kusić. No. Wytrwajcie, bądźcie silni. Nie ma takiego patrzenia. Okej. No i teraz kolejny punkcik widokowy i może jakieś śledztwo od razu odblokujemy, a nie łazić po tych punktach widokowych. Okej, o! Wyścig. I na Jezusa. To ma być wyścig do informatora. O, bardzo lubię takie. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Proszę, nie możecie mnie wspomóc. Jestem biedna, nie chora rozumiem. I głodna. Precz z naszego miasta. A masz. Proszę, nie możecie mnie wspomóc. Chciałem mnie rzucić kamieniem. Złe wieści, bracie. Dziś rano zabiłem templariusza. Cóż, a może to dobre wieści? Znalazłem nawet przy nim list. Dałem go Numairowi. Powiedział, że ci go dostarczy. Ale z twojej miny wnioskuję, że tego nie zrobił. Więc idź, nie zlekaj. Znajdź Numaira i zabierz mu ten list. Co? Nie ma większej chwały. Błagam, panie. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Okej, tam trzeba jakoś dojść. Nie wid... Nie powinno ci tu być, odejdź! Dobra, nawet nie biorę flagi. Tylko biegnę. Co ja złego zrobiłam? Powiedz proszę. No dobra, tam nie być już. Przestań, proszę. Altairze, proszę, weź to. Wszędzie cię szukałem. Nareszcie mogę wrócić do Masjafu. Ostatni raz wyświadczam komuś przysługę. Nie, to pierdzielisz. Dobra, weźmiemy tego punkta. Weston Hakir! Zaakwałuję! Maszerują na południe! Pozostawiają za tobą kosztach śmierć! Stój! Nie wolno ci tu przebywać! Nędzny heretyku! Odejdź już! Ale ty nie uciekniesz! Podaj! Templariusz!
Dachleta minni! Co o fari do? Alau, tu bym chciał! Umierasz, synek. Śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król niewiernych chciałby zetrzeć... No więc widzicie, no już kolejny templariusz zabity. Nie wiem chociaż po co ich zabijamy, jak i tak wszystkich na pewno nie zabijemy. Właśnie, skoro tych co zabijamy, to ci oni są templariuszami, tak? No to czemu nie dostaniemy za nich tych do zabójstw templariuszy? Tych punktów. To też templariusze. O, dobra. Fajne miasto. Fajnie by się podbijało. No, dodać taką mapkę do Mountain Blade. Podsłuchiwanie, bicie się, znaczy kradzież kieszonkowa i coś tam. Pożoga wojny trawi nasz kraj! Dobra, idę tam. Do podsłuchiwania, a później do kradzieży kieszonkowej. Bo najłatwiejsze. Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Nie, proszę, nie odchodzę tylko parę monet, proszę! Policji jest morderca. Chciałbym go zobaczyć. Usłyszeć, jak mówi. To da się załatwić. Musimy jednak być ostrożni. Ciągle są tacy, którzy odrzucają oświecenie. Chcą go skrzywdzić. Przemawia przez nich strach i ignorancja. Wydajesz się szczery, lecz skąd mam wiedzieć, że warto ci zaufać? Boli mnie, że w ogóle zadajesz to pytanie. Dobrze więc. Co dzień spotykamy się w medresie. Przychodzi przemówić, a potem prowadzi nas na miasto, byśmy mogli je oczyścić. Mógłbym się przyłączyć? Zrozum, że kroczymy wyboistą ścieżką. Nasze dzieło wymaga poświęceń. Rozumiem. Przyjdź więc na spotkanie. Przekonamy się, jak jesteś silny. Okej, okay, co dzień swoje spotkanie. Boże, czujni, przyjaciele! Szejtan kryje się wszędzie! Dobra, teraz obserwując kieszonkową. I czekając, zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie, bądźcie silni jak... Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, okay. Pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Gdzie nie są? Módlmy się, aby przekładny... Znaleźliśmy to miejsce. Jest tak, jak opisywałeś. Podejrzewam, że sam będzie chciał się tym zająć i to szybko. Lepiej nie mówmy nic innym. To mądra decyzja. Prawdę mówiąc, będę szczęśliwy, gdy to się skończy. Wkrótce, przyjacielu, wkrótce. Dziś ostatnie zostaną spalone. Chodź tu, chłopcze! Ciągle masz list, który ci dałem? Tak. Idź go dostarczyć. Osobę, dla której jest przeznaczony, znajdziesz w medresie. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni! Bądźcie czujni, przyjaciele! No i udało się go ograć. Kryje się wszędzie! Obserwując... I możemy wrócić do biura. I czekając, zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie! Więc wiecie. Bądźcie silni jak Salahadin! Jest to takie wcale trudne. O kurde, same dzbany.
Jesteś mądry. No wiem, że jestem. Znaczy nie wiem, pierwszy raz to słyszę. Szejtan kryje się wszędzie! Obserwują i czekają! Jeszcze nikogo nie zbiłem ani nic. Wytrwajcie! Bądźcie... Mam wiele rzeczy, wiele rzeczy! Okej, już powoli. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe! Znajduje się na dachu. No tak, w sumie najlepiej na dachu. No nikt nie wejdzie. Nieupoważniony. Chyba, że łucznicy. Ale to zawsze da się zamknąć, ale... Są znaki. Jakie wieści, Altairze? Dowiedziałem się wiele na temat wroga. Podziel się swą wiedzą. Obsesją Dżubaira stało się oczyszczenie miasta z wiedzy. To potworna zbrodnia. Teraz rozumiem, dlaczego Al-Mualim kazał ci go usunąć. Wykorzystuje do pomocy uczonych z miasta. Wychodzą na ulicę, by nękać ludzi i zbierać wszystkie ich pisma. Obawiam się, że zamierza je zniszczyć. Trzeba go powstrzymać. Po to tu jestem. Niedługo urządzi spotkanie w medresie Al-Kalasach. Pójdę tam i odbiorę mu życie. No. Zostawię cię w spokoju, byś mógł się przygotować. Przynieś chwałę bractwu. No idź, idź, idź. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Mm-hmm. Oj, to ile pamiętam, to będzie trochę latania. No. Nie, że pościg za nim czy coś. Zresztą zobaczycie. Chwała Salahadinowi! Bowiem znalazł on odwagę. Pomocy, błagam pomocy! Templariusz. Puta! Kim je bojnymi? Ja! Ja! Ja!